chce, żeby było więcej węgla niż jest potrzebne nawet na surową zimę. Węgla nie ma i nie będzie. Górnicy to wiedzą i mówią o tym głośno od wielu miesięcy. Teraz oczekują, aby premier Mateusz Morawiecki otwarcie przyznał to samo. Już drugi poniedziałek z rzędu związkowcy sierpnia 80 ustawiają się w kolejce przed jego biurem poselskim w Katowicach poobiecany przed kilkoma miesiącami tani węgiel. Tydzień temu padły deklaracje, że w ciągu kilku dni ktoś skontaktuje się z górnikami, którzy pozostawili swoje dane kontaktowe. Czekam na ten kontakt od pana dzisiaj. Do dziś nie zadzwonił nikt. Zaczynamy się zastanawiać, po co te biura poselskie opłacane z naszych podatków. Płacimy potężne podatki po to między innymi, żeby utrzymywać biura poselskie. Od kilku miesięcy próbujemy tak naprawdę z panem posłem Morawieckim się spotkać. Pan poseł Morawiecki ewidentnie swoich wyborców na Śląsku ma głęboko gdzieś i to już można stwierdzić. Ale chcielibyśmy też już się dowiedzieć, co z następną zimą, bo to, że tą zimę przegraliśmy, to już jest fakt. Cena węgla na składach sięga już prawie 4000 zł za tonę. Jak podkreślają górnicy, nie jest to wina składów, a importu węgla, który w porcie kosztuje średnio 2100 zł za tonę. Taki węgiel po przejściu przez sortownię na skład trafia w cenie 3 do 3500, a przedsiębiorcy wyłącznie doliczają marże. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że polski rząd chce ratować sytuację rozbieraniem hałd pokopalnianych. Pytanie, czy taki węgiel do czegoś się nadaje? Nie nadaje się, to pokazuje tylko, że rząd jako tonący brzytwy się chwyta, chwyta się już wszystkiego, czego można. W Polsce hałdy są rekultywowane od wielu, wielu lat, także tam odsetek węgla to jest 1-2%, być może do odzyskania i to bardzo, bardzo niskiej jakości. Co potwierdzają specjaliści, którzy mówią, że ta technologia wykorzystania surowca jest znana. Pozwala ona odzyskać z hałd pokopalnianych węgiel, którego w hałdach jest około 8-10% ich objętości. Jak mówi były wiceminister gospodarki, kiedyś było go więcej, bo mniej rozwinięta była technologia wzbogacania węgla, czyli oddzielania go od odpadów. Węgiel, który jest tam, jest węglem słabszej jakości, o niższej zawartości kalorycznej, natomiast jest węglem o drobnej frakcji, czyli nie nadaje się do palenisk domowych. Natomiast może być używany w ciepłownictwie i w energetyce. Węgiel z hałd na pewno mniej będzie szkodliwy dla środowiska niż palenie śmieciami. Co w nadchodzącym sezonie grzewczym może być nagminne, gdyż sam Jarosław Kaczyński zapowiedział, że tej zimy palić będzie można wszystkim za wyjątkiem opon. Te towarzyszyły dziś związkowcom przed biurem premiera. Jak zapowiadają górnicy, jeśli Mateusz Morawiecki nie potraktuje ich poważnie, protest może eskalować. Thank you.